Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj się dowiemy, co świnki mogą jeść, a czego świnki jeść nie mogą. Zaczynamy. Podstawowe rzeczy, które świnki mogą jeść. Ogórek, papryka czerwona, banan, matka pietruszki, malina i truskawka. A teraz, czego świnki nie mogą jeść. Świnki nie mogą jeść cytrusów. I teraz powiem troszeczkę o kolbach. Kolb również nie mogą jeść. Już kiedyś to mówiłam, bo w kolbach są ziarna, a ziaren świnki nie powinny jeść. A teraz może Inusi damy marcheweczkę. Pierwsze damy Inusi, a później jeszcze damy kropeczce. No, proszę. Nie chcesz? O, wzięła i jak widać gryzie. Jeszcze wam pokażę kropcie. Nie wiem, czy ona weźmie. O! Oczywiście, że weźmie. Padło tutaj, może podniosę, bo sobie leży to. O, zabrała i się schowała. Stwierdziłam, że jeszcze wam pokażę kropkę. Temu jej nie wyciągnęłam, bo nie chciała po prostu wyjść. Wrócę jeszcze do tematu kolby. Jak już mówiłam, nie można. Niektórzy stosują, niektórzy nie stosują. Ale jak już ty stosujesz, to lepiej, żebyś po prostu tego nie stosował. Stwierdziłam, że jeszcze wyciągnę kulę smakula. Kula smakula już wyciągnięta. Wyciągnęłam również karmę, która im nie smakowała, polubiły ją. A jak mówiłam, jestem strasznie zawiedziona, że nie ma serduszek. Wrzucamy do kuli smakuli. Kula smakula już zapełniona. Położmy ją tu, na pewno się z nią nią nie będzie ciekawiła. Jeszcze wzięłam patyk, którego też gdzieś tu położę. Ono chyba dzisiaj w ogóle nie wyjdzie z tego domku. A na to czekałam. Dobrze, kula smakula tu leży. Ona się nią nie ciekawi zbyt. O, czekajcie, może. No chyba nie. Może jeszcze muszę... Wypadło, no nie. Jeszcze jak nie nagrywałam, to ona przechyliła ten domek tak, jakby, że go podniosła i miała to wejście u góry. I później się tak na mnie patrzyła dziwnie. No cóż, ale wyjść to ona nie chce. Ale się dzisiaj tylko będzie kręcić. Spróbuję wyciągnąć. Poczekajcie chwilę. Ona bardzo nie chce wyjść, więc pozwólcie, dam ją do klatki. No, chyba nawet jest zmęczona, bo dzisiaj jest bardzo ciepło. Wsadziłam ją do klatki. Widzicie, leży sobie już w hamaczku. Jeszcze wam mniej więcej pokażę, o jakie ziarna mi chodzi, jakie ziarna nie dajemy świnkom. W ogóle ziaren nie dajemy świnkom, ale mam chomika, więc wam po prostu te ziarna pokażę. No to tak, tak wyglądają takie ziarna. Jak widać, mają bardzo małe drobinki, na przykład słonecznik, jakąś kukurydzę, suszony groszek. Akurat suszony groszek świnka może jeść, no ale mniej więcej to są takie rzeczy, które świnka nie powinna jeść. Oczywiście nie daję tego świnkom, tylko mojemu chomiczkowi, żeby nie było. Jeszcze mam kolby, więc stwierdziłam, że kolby wam też pokażę. Czy wiem, widzicie? Jak ona pisze.
Może ją wyciągnę, bo nic w sumie nie widzicie. To jest akurat kolba jajeczna i tak się ona prezentuje. Również kolby nie dajemy świnkom. Chociaż są narysowane świnki, to tak i tak kolby świnki po prostu jeść nie mogą. Oni tutaj rysują po prostu rzeczy, zwierzęta, na przykład chomiki. Chomiki akurat mogą jeść, ale na przykład świnki nie mogą jeść. Więc to powinno być stąd wykluczone. Tak samo jak króliki. Też kolby nie powinny jeść. Jeszcze chciałam wam pokazać ścianko, które bardzo polecamy. Moim świnkom bardzo, ale to bardzo smakuje to sianko. I takim oto akcentem kończymy ten filmik. Pa, pa!